Chciałbym, żeby te dane, które ja tutaj przedstawię, trafiły szeroko do tych wszystkich zwolenników czy lobbystów stref czystego transportu, elektromobilności i tak dalej. Swoją drogą, to by trzeba było im wtłaczać w formie lewatywo, oni i tak wszystkich mają w dupie, więc to jest chyba jedyna forma, żeby zrozumieli. Ale to cyf. Cześć Wy, to znowu ja. Dzisiaj mam dla Was szybciutki odcinek typowo YouTube'owy, czyli taki na 30%, bo nie ukrywam, że całą część dotyczącą złomowania samochodów miałem nagraną już w zeszłym tygodniu, ale doszedłem do wniosku, że sam odcinek będzie na tyle długi i nudny, że kompletnie nikt go nie zobaczy, więc trafia to do dzisiejszego, więc na początek serdeczne dzięki... Dla Was za to, że subskrybujecie ten kanał, dzięki oczywiście firmie Product Tech polskiemu producentowi polskich mierników grubości lakieru i dzięki oczywiście drugiemu partnerowi kanału, czyli Motorata.pl, serwis, gdzie za darmo możecie dodać ogłoszenie i sprzedać swój samochód. A jeżeli ktoś potrzebuje, to może też oczywiście taki samochód kupić. No i lecimy z odcinkiem. Na początek powiem wam, że ostatnio pojawił się taki bardzo płaczliwy artykuł przygotowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Mówię płaczliwy, kompletnie niezgryźliwie, bo też jak czytam o takich rzeczach to mi się chce płakać. Chciałem wam powiedzieć, że przepłacacie dzięki kochanemu państwu polskiemu za dwumasy, turbiny, wtryski, przekładnie kątowe, przekładnie kierownicze itd. itd. Otóż okazuje się, że mamy ostatnio bardzo duży problem z regeneracją części, z tak zwaną fabryczną regeneracją części, czyli przez Firmy duże, które mają swoje zakłady, specjalizują się w czymś konkretnym, wydały kupę pieniędzy na szkolenia, wydały kupę pieniędzy na sprzęt i nie mogą regenerować części na taką skalę, jakby chciały, bo gdyż ponieważ polscy urzędnicy wiedzą lepiej Problem polega na tym, że ostatnio płonęły w całej Polsce wysypiska śmieci. Wiadomo, był problem z importem do Polski nieczystości czytaj szerzej odpadów. No i teraz celnicy, jak zatrzymują na granicy takiego tira, który ma na sobie powiedzmy dwumasowe koła albo przekładnie kierownicze, to zakładają, że on jedzie po to, żeby go podpalić w radomiu w jakiejś stodole i. Kierują go na bok, a sprawa trafia do najpierw wojewódzkiego, a później Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, i niestety efekt jest taki, że często pan urzędnik jest kompletnie głuchy na argumenty, że. To jest surowiec, który jedzie do fabryki czy do zakładu, który regeneruje takie części potem, żeby wrócić na rynek, a częściowo wyeksportować go też za granicę i zarobić pieniążki dla polskich przedsiębiorców, dla polskiej gospodarki. Nie, oczywiście polscy urzędnicy wiedzą lepiej. Bardzo często kończy się na tym, że dostajecie glade, że to jest odpad i powinien być zezłomowany. I jeszcze na końcu pierwszą wam karę. Mnie osobiście naprawdę te bo ja mam film od 2010 roku i jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie po prostu Himalaje problemów trzeba było przejść, żeby zawrzeć kontrakty za granicą, żeby takie części pozyskać, a potem je też sprzedać za eurosy, no ale rozumiecie, urzędnik na państwowym nie ma podejścia. Zanim przejdziemy do kwestii złomowania samochodów, to oczywiście wiadomo, że podstawową kwestią, dla której te stare samochody trafiają do punktów kasacji, jest ciągłość OC, które trzeba płacić więc miejsce dla partnera odcinka. Firmy Mubi, najlepszej w Polsce porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Więc, jeżeli ktoś potrzebuje zawrzeć sobie OC, oczywiście, link na dole w opisie i legendarne 150 zł cashbacku, które wraca na wasze konto, jeżeli przez ten link z opisu zawrzecie umowę ubezpieczenia. Oce swojego samochodu, a my teraz wracamy do odcinka. Aha, i przypominam, jak ubezpieczycie swój samochód przez link poniżej w mubi.pl, to dostaniecie też swój prywatny link, który możecie rozesłać do znajomych i jak któryś z nich sam ubezpieczy swój samochód przez wasz link, to wy zarobicie jeszcze dodatkowo pięć dyszek. Na szczęście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu, że nie puściłem Wam w zeszłym tygodniu danych o złomowaniu, to dokopałem się jeszcze do najnowszego raportu o to moto dotyczącego zachowań klientów na polskim rynku w 2023 roku, i to jest fascynująca i jednocześnie przerażająca lektura, którą się z Wami podzielę. I chciałbym, żeby te dane, które ja tutaj przedstawię, Trafiły szeroko do tych wszystkich zwolenników czy lobbystów stref czystego transportu, elektromobilności i tak dalej. Swoją drogą to by trzeba było im wtłaczać w formie lewatywo. oni i tak wszystkich mają w dupie, więc to jest chyba jedyna forma, żeby zrozumieli. Ale naprawdę mnie przeraziły dane, jakie są w tym raporcie zawarte dotyczące a cen. B czasu sprzedaży samochodów, C i to najbardziej wstrząsające dla mnie sposobu finansowania. Otóż, tak ogólnie 3,3 miliona aut w zeszłym Roku zostało w Polsce zarejestrowanych, z czego 63% to były samochody używane. Przez to rozumiemy auta, które do tej pory jeździły w kraju i zostały po prostu sprzedane i przerejestrowane. Kolejne 23% to jest import indywidualny, czyli Wiadomo, handlarze i używki z zagranicy i skromne 14% samochody nowe. Jak to wygląda w podziale na segmenty cenowe? No nie za fajnie, bo największy przyrost mamy w segmentach powyżej 100 tysięcy złotych, ale przypominam, że na otomoto wystawiają się też sprzedawcy w sensie dilerzy nowych samochodów, co oczywiście tutaj ma wpływ na ceny i na te podwyżki. Natomiast, jeżeli chodzi właśnie o Ceny, mniej więcej mediana ceny samochodu używanego według Otomoto to jest 53 tysiące złotych w 2023 roku. A to co przeraża mnie najbardziej to jak powiedziałem dane dotyczące finansowania, bo oni mają taką usługę, ona się nazywa chyba Otomoto Pay. Nieważne, nie o to chodzi, chodzi o to żebyśmy... Mieli pewien kontekst. Kupujemy samochód, za nazwijmy to średnio 53 tysiące złotych, ale średnia kwota kredytu w całym ubiegłym roku na zakup samochodu głównie używanego, bo specjalnie to doprecyzowywałem w Otomoto, to jest 38 tysięcy złotych i my taki kredyt zawieramy na 7 do 8 lat i tutaj jeszcze. Rata między 500 a 700 zł jest taka najpopularniejsza. 30% właśnie korzystających z finansowania na taką ratę się decyduje. No, ale co to oznacza? Otóż oznacza to tyle, że idąc do komisu po używane auto mamy w kieszeni maksymalnie 20 tysięcy złotych, a bierzemy kredyt na 30. 8 tysięcy złotych, czyli powiedzmy 15 wpłata własna, potem jakieś przeserwisowanie tego samochodu po zakupie, rozrząd, oleje, być może opony, i wiążemy się kredytem na 8 lat. Co my dzisiaj kupimy za 50 czy 53 tysiące złotych? No wiadomo, że kupimy 8 albo 10 latka, czyli. Zakładamy, że będziemy jeździć takim samochodem przez kolejnych 8 lat, i teraz popatrzcie z perspektywy przedsiębiorcy, kto Wam dzisiaj da leasing na 7 albo 8 lat. Maksymalnie 5, bo wiadomo, że po tych 5 latach i tak każdy rozsądny przedsiębiorca, któremu się jako tako biznes kręci, puści ten samochód w cholerę, no bo on się zaraz zacznie psuć i weźmie sobie następny. No, i właśnie do tego zmierzam. Kupujemy sobie auto na kredyt 10-letnie, chcemy nim jeszcze pojeździć 8 lat, bo w tym czasie trzeba będzie ten samochód spłacać. Naprawdę. No, pomyślcie sobie, panowie, którzy chcecie nam wprowadzać te strefy czystego transportu pomyślcie sobie o tych podatkach z KPO, na które żeśmy się zgodzili. Jak to będzie funkcjonować w miastach troszeczkę innych niż Warszawa, Kraków czy Wrocław. I jeszcze bardzo ciekawa wiadomość z tego raportu: jak Polacy kupują samochody, a szczerze mówiąc, jak bardzo mamy wywalone na auta elektryczne. Dane dla użytkowników biznesowych, czyli dla salonów i komisów. Najłatwiej sprzedać aktualnie samochód z LPG, i takie ogłoszenie 40 dni jest emitowane, i to jest w ogóle średnia dla rynku. W całym ubiegłym roku średni czas emisji ogłoszenia na automoto to było właśnie 40 dni, czyli można przyjąć, że tyle potrzebowaliśmy na sprzedaż samochodu. Dalej 43 dni benzyna, 44 dni diesel, hybryda dni 46, a uwaga, samochody elektryczne. 66 dni w ogłoszeniach i to jest o 33 dni ponad miesiąc dłużej niż zajmowała sprzedaż w ubiegłym roku. I teraz powiecie oczywiście no dobra panie, ale mówisz o klientach biznesowych, czyli też o nowych samochodach, a wiadomo, że auto może wisieć w ogłoszeniu przez pół roku i być tylko przykładem, tak? Tak, więc skupmy się też na klientach indywidualnych i proszę bardzo. Średnia liczba dni aktywności ogłoszeń użytkownicy indywidualni: LPG 36 dni plus 5 w stosunku do ubiegłego roku, benzyna 43 dni plus 6 w stosunku do ubiegłego roku, diesel 43 dni plus 8 w stosunku do ubiegłego roku. Tutaj troszeczkę widać, że powoli się wycofujemy rakiem z tych diesli, no bo wiadomo, wszyscy straszą normami emisji spalin. I badaniami DPF-ów chociażby, hybryda 45 dni, czyli plus 12 dni w stosunku do ubiegłego roku, i klient indywidualny czyli, dajmy na to: kupiłem sobie elektrykę, pojeździłem 3 lata i chcę go sprzedać 64 dni emisji ogłoszenia plus 28, czyli dalej miesiąc więcej niż w ubiegłym Roku tak właśnie Polacy widzą dzisiaj używane samochody elektryczne. Mam dla Was nowe, świeżutkie dane ze stacji demontażu pojazdów. I uwaga, na polskich złomach dokonała się prawdziwa cywilizacyjna i historyczna zmiana w pierwszej dwudziestce najczęściej złomowanych samochodów. Jest tylko jedno DU i ono zamyka tę dwudziestkę chodzi o Matiza. Jest też kilka Fiatów, ale mamy też cztery modele Volkswagena. Mamy cztery modele Renówki i uwaga, aż dwa Audi, i to są tak naprawdę jedyne auta premium w dwudziestce najchętniej czy najczęściej złomowanych pojazdów. Czyli niestety dochodzimy do tego, że Polacy marzą, żeby mieć samochód klasy premium, kupują sobie starego złoma, a potem na przeglądzie się okazuje, że no generalnie ciężko będzie z tą pieczątką i takie starsze A3 i A4 złomujemy dzisiaj masowo. Jeżeli chodzi o dane statystyczne, 426,5 tysiąca samochodów w ubiegłym roku skończyło żywot w stacjach demontażu pojazdów. Średni wiek takiego samochodu to było 22,5 roku, a średni przebieg oczywiście licznikowy 258 tysięcy kilometrów. I to oczywiście oznacza, że najczęściej do stacji demontażu trafiały samochody z roczników 2000-2022 czyli te, które przyjechały do nas do Polski mniej więcej 10 lat temu. I to oczywiście zgadza się z danymi Samaru, który jeszcze w ubiegłym roku publikował takie dane za rok 2022, z których wynikało, że po sprowadzeniu używanego samochodu, który ma mniej więcej 13, no może 12 lat, Auto jeszcze przejeżdża na polskich drogach kolejnych 11 lat. Natomiast w przypadku samochodów kupionych w Polsce jako nowe, złomujemy je przeważnie po 18 latach eksploatacji. No i przypominam, że te dane dla 2022 roku. Moim zdaniem są jak najbardziej prawdziwe. Cofnijmy się o 18 lat od 2022. Będziemy mieli rocznik mniej więcej 2004. No, i co myśmy wtedy w Polsce kupowali jako nowe? Otóż kupowaliśmy jako nowe na przykład Fiaty Punto, które, jak wiadomo, z zabezpieczenia antykorozyjnego nie słyną, no i właśnie kończą swój żywot w stacjach demontażu. Pojazdów. Jeżeli chodzi o najczęściej złomowane modele, pierwsza dwudziestka, od końca już Wam podaje Deumatis 3543 wyrejestrowane egzemplarze dziewiętnaste Miejsce Opel Zafira 3676 wyrejestrowanych z powodu złomowania 18. Miejsce Audi A3. 3738 sztuk ze w ubiegłym roku. Dalej Renault Laguna 4326 zezłomowanych Skoda Fabia 4709 zezłomowanych Renault Clio 7771 zezłomowanych Renault Megan 5455 zezłomowanych Peugeot 206 5593 zezłomowane Opel Vectra 5702 zezłomowanych Starutki Renault Megan Scenic, dokładnie Megan Scenic, a nie Scenic. 5762 zezłomowane w ubiegłym roku. Audi A4, taki premiumowy samochód. 6156 zezłomowanych w Polsce w ubiegłym roku. Ford Mondeo 6588 zezłomowanych w ubiegłym roku, Opel Corsa 6617 zezłomowanych w ubiegłym roku, Volkswagen Polo 7097 zezłomowanych w ubiegłym roku. Fiat Punto 7,311 ze złomowanych w ubiegłym roku. Fiat Seicento 7,949 wyrejestrowanych z powodu złomowania w ubiegłym roku. Uwaga, uwaga, uwaga! Volkswagen Passat! 9,869 wyrejestrowanych w ubiegłym roku z powodu złomowania. I przechodzimy do pierwszej trójeczki najczęściej kasowanych pojazdów. Ford Focus, zwany też durszlakiem, 10 599 ze złomowanych i wyrejestrowanych z tego powodu w ubiegłym roku. Miejsce numer 2. Opel Astra, zwany też durszlakiem, 12 091 sztuk wyrejestrowanych z powodu złomowania w ubiegłym roku. I miejsce numer 1, tu być może pewne zaskoczenie, Volkswagen Golf. 12 327 wyrejestrowanych w ubiegłym roku golfów z powodu złomowania. Na dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że było ciekawie, chociaż nie ukrywam, troszeczkę smutno. Zwłaszcza jeżeli mówimy o względach finansowych. Trzymajcie się ciepło i zdrową, oto prawda, w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.